Prostokąt ABCD jest narysowany w układzie współrzędnych. Wierzchołki tego prostokąta mają następujące współrzędne. A ma współrzędne 7,1, B 5,1, C 5,6, a D ma współrzędne 7 i6. Jaka jest długość boku AD tego prostokąta? No to narysujmy sobie ten prostokąt w układzie współrzędnych. No widzimy, że tutaj wszystkie te punkty leżą w pierwszej ćwiartce, więc wystarczy, że pierwszą ćwiartkę tylko narysuję. Czyli mamy tak, tutaj jest oś Y, tutaj będzie moja oś X. No i popatrzmy, co my musimy w zasadzie tutaj narysować? Pytają nas tylko o bok AD, więc wystarczy, że narysuję tylko te dwa punkty, żeby rozwiązać to zadanie: punkt A i punkt D. No to gdzie on będzie się, gdzie one się będą znajdowały? Punkt A ma w 7, 1, czyli tak: 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Tu jest 7, no i 1. Czyli w tym miejscu będzie punkt A. Może tutaj sobie tylko takim kolorem oznaczymy. Tu mamy punkt A. Dobra, no wezmę inny kolor, żeby zaznaczyć punkt D. Ona stworzyła 7, 6. Czyli tutaj muszę 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj będę miał punkt. D, dokładnie nad punktem A. One mają tę samą współrzędną X. Mają tę samą współrzędną X, a różnią się tylko współrzędną Y. No i ten bok mogę tutaj narysować. Ponieważ mają tę samą współrzędną X, no to wiadomo, że ten bok będzie równoległy do osi Y. I tutaj współrzędna X się nie zmienia, zmienia się tylko współrzędna Y. No a o ile się zmienia? Rośnie od 1 do 6, czyli... Długość tego odcinka to będzie po prostu 5, czyli odpowiedź na to zadanie, na pytanie postawione w tym zadaniu jest taka, że długość tego odcinka jest równa 5, to jest odpowiedź. No i w zasadzie rozwiązałem zadanie. No teraz mogę dla zabawy jeszcze sobie dorysować te pozostałe punkty, punkt B. Narysuję u nas 5-1. 5-1, czyli tutaj będzie punkt B. Mogę sobie dorysować punkt. C, ma współrzędne 5, 6, czyli znajduje się tutaj. Tu jest 5 i 6, punkt C. No i, no i widać, że tutaj boki tego prostokąta są równoległe do osi układów współrzędnych. I to jest związane z tym, że na, punkt, na przykład punkt A i D ma tę samą współrzędną X. Tak samo punkt B i C ma tę samą współrzędną X. Natomiast punkt C i D ma tę samą współrzędną Y, a punkt B i A ma też tę samą współrzędną Y. Te boki są równoległe do osi układów współrzędnych. No i tutaj przy okazji możemy obliczyć pozosta długość pozostałych boków. Tak samo jak obliczyliśmy długość tego boku, no to oczywiście ten drugi bok równoległy do niego, ponieważ to jest prostoką, ma tę samą długość. A tutaj ten bok ma długość jaką? No tutaj Y się nie zmienia, a X się zmienia od 5 do 7, czyli długość tego boku jest 2. I tak samo długość tego boku jest 2. Więc przy okazji dla zabawy obliczyliśmy wszystkie długości boków w tym prostokącie. No ale tutaj pytali nas tylko o długość boku AD, więc w zasadzie mogliśmy tylko te dwa punkty zaznaczyć, obliczyć odległość między nimi, co w tym wypadku było bardzo proste, dlatego że miały tę samą współrzędną X.